Spora kwota zasili oświatowy budżet miasta. Niemal 1 200 000 zł ze środków unijnych trafi do szkoły podstawowej nr 4 oraz 1 400 000 do zespołu szkół nr 6. W czwórce od września 2020 roku będą prowadzone dodatkowe zajęcia z robotyki i programowania. Zorganizowane zostaną również zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a dla najzdolniejszych uczniów przewidziano stypendia. Zyskają również nauczyciele. Przewidziano dla nich stypendia podyplomowe i szkolenia. Z unijnych funduszy zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, w tym laptopy i sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej za około 450 000 zł. W zespole szkół nr 6 uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, w tym przygotowujących do egzaminów zawodowych. Pojawiają się interesujące kursy i szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Przewidziano również dodatkowe staże zawodowe, liczne koła zainteresowań i poradnictw edukacyjno-zawodowych. Dwie pracownie do zawodów, technik informatyk i technik reklamy, zostaną przygotowane pod potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, komputery, sprzęt multimedialny zaplanowano wydanie 370 000 zł.